Nie wiem, czy nie macie podobnego wrażenia, ale wydaje mi się, że Carlos Sainz nie ma najłatwiejszej kariery pod kątem ruchów transferowych oraz tego, jakie ma zwykle możliwości, gdy przychodzi do przejścia do innego zespołu. Zobaczcie, jak to było. Już właściwie w debiucie miał problem, ponieważ debiutował w roku 2015, ale tak naprawdę aż do samego końca sezonu 2014 to nie było pewne, czy na pewno zadebiutuje, bo oczywiście Max Verstappen był już potwierdzony w składzie. Było wiadomo, że mimo wszystko Jean-Éric Vergne wylatuje, mimo że Kwiat poszedł do Red Bulla uzupełnić wakat po Sebastianie Vettelu, to było wiadomo, że Vergne wylatuje, ale Sainz nie był potwierdzony. Jeszcze była szansa na to, że Antonio Felix da Costa wskoczy do Toro Rosso, mimo że de facto w tym samym sezonie Sainz osiągnął rzecz, jakiej nikt z juniorów Red Bulla nie osiągnął wcześniej, czyli wygrał World Series by Renault, co jest taką klątwą, że kierowcy juniorzy Red Bulla zwykle nie wygrywają World Series by Renault, który już nie istnieje, oraz GP2 łamane na Formułę 2, chyba. A, no tak, zapomniałem, jest Pierre Gasly. Przecież Pierre Gasly wygrał tę serię w 2016 roku, ale poza Gasly w 16 oraz Sainzem w 14 World Series, tak naprawdę nikt z nich nie wygrał na razie takich właśnie takich bezpośrednich przedsionków przed Formułą 1. I już wtedy było właśnie trudno, ponieważ dopiero gdzieś tam na przełomie listopada i grudnia potwierdzili jego miejsce w Toro Rosso, mimo że no, miał sporo osiągnięcie w CV, właśnie w postaci zwycięstwa w FR3,5. Natomiast potem też nie było łatwiej, ponieważ w Toro Rosso, no właśnie, Daniel Kwiat spisywał się poniżej oczekiwań, pojawiał się jakiś głos o tym, że może za jakiś czas wylecieć z zespołu i była szansa na to, że mógłby gdzieś tam Sainz za jakiś czas się pojawić, tak, ale niestety w Toro Rosso był Max Verstappen, był też Jos Verstappen, a był także też Carlos Sainz Senior i wyszło na to, że jest trochę konflikt pomiędzy nawet nie kierowcami, a właściwie pomiędzy ojcami. To troszkę zamknęło drogę Sainza do Red Bulla na chyba wieki wieków, no przynajmniej do czasu, aż tam będzie Max Verstappen jeździł, a w każdym razie jakiekolwiek pogłoski o tym, że Sainz mógłby pójść do głównej ekipy, czy to, nie wiem, na miejsce po Ricardo, który mógłby odejść i w sumie odszedł po roku 2018 i tak dalej, no to wszystko właśnie było de facto zablokowane przez to, że tam jest Max Verstappen wraz z Josem i jest konflikt i w sumie już wtedy był potencjał na to, że się może okazać, że Jos Verstappen może pójść dalej i się okazało, że teraz, że poszedł dalej, bo w Red Bullu de facto teraz połowę władzy chyba dzierżą Verstappenowie, jak to tak się na to spojrzy. No to Sainzowi nie pozostało nic innego, jak pójść na wypożyczenie do zespołu fabrycznego Renault. Tylko niestety z tego Renault go zwolnili, ponieważ w roku 2018 partnerując Hulkenbergowi, francuska ekipa pomyślała, że w sumie weźmiemy sobie jeszcze Ricardo, zbudujemy taki gwiazdorski skład kierowców aspirujących już do walki o mistrzostwo. No niestety właśnie dla Sainza oznaczało to wylot i wydawało nam się, że może gdzieś tam spaść głęboko w dół, a spadł nam bo spadł cholernie bezpiecznie nawet do McLarena i ten McLaren okazał się być bardzo dobrą opcją, bo McLaren pokonał Renault na drugi sezon, ale no dla Sainza był to troszkę krok wstecz, bo nagle z ekipy fabrycznej de facto cofasz się do ekipy klienckiej. Mimo że ta ekipa kliencka, zgodnie z tradycją, pokonywała ekipa fabryczną Renault. Jest taka tradycja właśnie w Formule 1, że jak są więcej niż jedna ekipa na silnikach Renault, to zwykle ta fabryczna nie jest najlepsza. I to już się ciągnęło tak od dobrych 15 lat. Ostatni raz, gdy ekipa fabryczna Renault była najlepszą ekipą na tym silniku, to był chyba rok 2007. Od tamtej pory to się zmieniło. No za rok też to się zmieni, bo silników Renault po prostu nie będzie w stawce. No i myśleliśmy po 2019, że sobie Sainz będzie jakiś czas w tym McLarenie spokojnie sobie siedział, będzie się jakoś tam rozwijał, ewentualnie jakieś podjazdy na nie będą skakiwały. No to padł pomysł, że hej, w sumie Ferrari zadzwoniło, Vettel wylatuje z zespołu, więc spróbujmy tam wskoczyć i mi się udało. I to jest akurat bardzo dobry ruch. Po tych paru krokach, no nie ukrywajmy wstecz, ponieważ przejście z Toro Rosso do Renault to nie jest jakiś wybitny krok w przód. Możemy tak mówić z perspektywy czasu, bo wówczas, gdy Sainz wchodził do Renault za Palmera, to mówiło się, że to jest ekipa aspirująca tam, nie wiem, do walki o piąte miejsca, potem, że do podia, ale niestety na tych chyba szóstych, siódmych miejscach się skończyło. To był taki maks możliwości Renault. Oczywiście o to jest, to się nadaje w ogóle na osobny materiał, na co myślę, że cały wideo esej. Ale zostając przy Sainzu oraz Ferrari, no to Sainz tam trafił w trochę nie najlepszym miejscu, bo trafił tam po sezonie 2020, w którym McLaren był trzeci w klasyfikacji generalnej zespołów, a
Ferrari było chyba na szóstym, siódmym miejscu w generalce właśnie konstruktorów. To był mega spadek, ale Ferrari się odbudowało, no tylko dopiero w 2022. I tu niestety też troszkę, no nie fartownie, no bo to Ferrari nie za bardzo po mistrzostwo powalczyło, ale udało mu się przynajmniej wygrać wyścig. Tylko niestety po tych dobrych czasach, gdy Sainz Ferrari bardzo mocno zbudował jakąś swoją kolejną markę, znów zbudował sobie dobrą opinię, bo Sainz naprawdę uchodzi za bardzo mocnego kierowcę, za dobry technical. Feedback to jest bardzo mocny zawodnik, tylko niestety Lewis Hamilton powiedział sobie, a wiecie co, w sumie już tego Mercedesa już, ja się już nie jeździłem, ile mogę tych tytułów wygrywać, teraz troszkę są w dołku, w sumie to czas, żeby tam pójść do Ferrari, no i niestety gorzej na tym wyszedł Sainz, bo okazało się, że hej, w sumie Carletto nie puścimy, nie, no sorry, Leclerc jest naszym po prostu synkiem, więc tutaj jest nie ma możliwości, by Leclerca pójść, no niestety padł na Sainza, po prostu miał pecha i myśleliśmy, że Sainz tam bezpiecznie spadnie na spadochronie do właśnie, nie wiem, do Mercedesa, czy do może Red Bulla, bo były takie pogłoski, przynajmniej w tych pierwszych 2 miesiącach po tym, jak Lewis Hamilton ogłosił przejście do Ferrari od przyszłego roku, ale niestety znów pech na Sainza. Skończyło się tym, że musiał lawirować pomiędzy jakimiś Haasami, niepewnym Zaubero Audi, Alpine i w końcu wylądował na spadochronie w Williamsie. I ja nie mówię, że to jest jakaś zła decyzja, że to jest jakaś, że to jest dramat na pokroju Fernando Alonso pakowujący się na minę w McLarenie w 2015 roku. Nie, po prostu to jest zajście do ekipy, która cały czas się odbudowuje. Williams, okej, może walczyć o te 7 miejsca w klasyfikacji konstruktorów, tak. Może być tam, nie wiem, 7., 8., 6. nawet, jak się postara, jak się dobrze wyjdzie, tak? Tylko patrząc po tym, gdzie był Sainz, bo przypomnę, w trzeciej ekipie w stawce w postaci McLarena w swoim sezonie, był w drugiej, trzeciej ekipie w stawce w Ferrari, gdzie też wygrywał wyścigi i też stawał na podiach także z McLarenem, no to niestety na te 2 lata najbliższe zejście do poziomu walki o pojedyncze punkty, ewentualnie top 5, jak anioły dowiozą szczęście, tak? No to niestety dla niego to jest spory krok wstecz, ale zobaczymy, jak to się rozwinie w przyszłości, bo wygląda na to, że Williams idzie w jakiś gruby projekt. Mimo że będzie ekipą kliencką, coś z tego może wyjść. No mam nadzieję, że skończy się tym, że Sainz spadnie nam już w ogóle do poziomu, nie przymierzając Haasa, bo jeszcze Zauber Audi.